Armia amerykańska stawia swoją latającą przyszłość na śmigłowce, które mogą latać jak samoloty nad rozległymi obszarami Pacyfiku i Afryki, unosić się w powietrzu jak helikoptery oraz unikać wykrycia dzięki szybkim manewrom. Możemy przemierzać oceany, możemy przekraczać góry, możemy przemierzać bagna tam, gdzie nie ma dróg, wykonujemy naloty, przeprowadzamy ataki i wykonujemy ewakuacje medyczne dla wszystkich, powiedział generał dywizji Walter Rugen, dyrektor Wojskowego Zespołu Wielofunkcyjnego Future Vertical Lift. Program Future Vertical Lift, mający na celu zastąpienie kultowych śmigłowców Black Hawk, Apache, Chinook i Kiowa, jest kluczowym testem pokazującym, że armia może modernizować bez opóźnień i przekroczeń kosztów po kilku głośnych awariach w ciągu ostatnich 20 lat. Armia chce, aby nowa jednostka latała co najmniej 2 razy szybciej i 2 razy dalej niż śmigłowce, które zastąpi. Przyszłe helikoptery będą służyć przez 10-lecia i latać nie tylko dla armii, ale także innych służb wojskowych. Flota wiropłatów armii amerykańskiej powoli się wyczerpuje. Pomimo poważnych inwestycji i remontów nie przeszła zmian pokoleniowych od lat 80. Operacje bojowe sprawiły, że śmigłowce latały 5 razy częściej niż w czasie pokoju. Producenci regenerują i modernizują istniejące rodziny śmigłowców bez tworzenia oryginalnych platform. Koncepcja Future Vertical Lift polega na stworzeniu nowego wiropłatu, który wykorzystuje nową technologię, materiały i konstrukcje, które są szybsze, mają większy zasięg i większą ładowność. Są też bardziej niezawodne, łatwiejsze w utrzymaniu i obsłudze, a także mają niższe koszty operacyjne i mogą zmniejszać ślady logistyczne. FVL ma stworzyć rodzinę systemów, które zastąpią większość śmigłowców wojskowych. Dla rywalizujących drużyn kierowanych przez Lockheed Martin Corporations oraz Bell Helicopter Textron może to być moment przełomu. Wygrana umocniłaby pozycję firmy jako dostawcy lotnictwa dla armii na 10-lecia i czerpaliby korzyści z rynku, który ma być wart od 60 do nawet 90 miliardów dolarów. Atak z dużej odległości. Black Hawki były ostoją Amerykanów od 10-leci. Jeden z niewidzialnych helikopterów Black Hawk rozbił się podczas nalotu, który doprowadził do śmierci przywódcy Al-Kaidy Osamy Bin Ladena w 2011 roku. Teraz armia oficjalnie rozpoczęła konkurs na przyszłe śmigłowce szturmowe dalekiego zasięgu, które mają zastąpić Black Hawki do 2030 roku. A to tylko jeden z elementów szerszego programu Future Vertical Lift. Sikorski we współpracy z Boeingiem konkurują o program z firmą Bell. Oczekuje się, że w tym roku armia wybierze zwycięzcę, który zbuduje prototypy następcy Black Hawk. Armia wybrała już firmy Lockheed i Bell na konkurencyjną fazę demonstracyjną. To daje armii 2 różne maszyny do wyboru. Jedną z nich jest zaawansowany zmiennowirnikowiec oferowany przez firmę Bell, zwany V-280 Valor. Drugi to śmigłowiec o nazwie Defiant X, zbudowany przez zespół Lockheed. Wartość V-280. V-280 bazuje na swoim doświadczeniu ze zmiennowirnikowca V-22 Osprey, który jest produkowany od końca lat 90. V-280 ma dysponować potrójnym elektronicznym systemem sterowania fly-by-wire. Dzięki temu układowi może osiągnąć prędkość 480 km na godzinę i przewozić 12 pasażerów naraz. Podobnie jak V-22, V-280 ma silniki umieszczone na końcach skrzydeł. Jednak w odróżnieniu od Ospreya, obracane są jedynie same wirniki. Silniki pozostają w pozycji poziomej, co pozwala mu wystartować pionowo jak helikopter i latać poziomo jak samolot. W trakcie postoju śmigłowca wirniki znajdują się na wysokości ponad 2 metrów nad ziemią. Dzięki temu wsiadający lub wysiadający żołnierze mogą się swobodnie poruszać wokół niego. Wewnątrz kabiny desantowej żołnierze na pokładzie mają mieć dostęp do informacji na temat przebiegu misji dzięki wyświetlaniu ich w czasie rzeczywistym na szybach okien przedziału desantowego. Defiant X
Defiant X, dzieło zespołowe jednostki Sikorskiej firmy Lockheed i Boeinga, stanowi kontynuację nowego projektu śmigłowca firmy Sikorskiej. Defiant to śmigłowiec złożony, co oznacza, że ma pomocniczy układ napędowy i wykorzystuje dwa współosiowe wirniki, aby zapewnić siłę nośną oraz śmigło pchające, które zwiększa prędkość. Śmigłowce użytkowe muszą latać nisko i szybko oraz szybko lądować, aby odstawić żołnierzy na pole bitwy i równie szybko uciekać, unikając sił wroga i nawigując po skomplikowanym terenie. Defiant X lata dwa razy dalej i dwa razy szybciej niż Black Hawk. Leci z prędkością ponad 420 km na godzinę, a współosiowe wirniki wraz ze śmigłem pchającym z tyłu zapewniają mu dodatkową zwrotność. System ten wraz z równie precyzyjną przepustnicą został dopracowany na tyle, że Defiantem da się latać o wiele bardziej precyzyjnie niż modelami, z których aktualnie korzysta amerykańska armia. Defiant X może być wykorzystywany zarówno jako śmigłowiec transportowy, jak i szturmowiec wyposażony w zewnętrzne systemy uzbrojenia o dość dużej sile rażenia. Szybki, zwrotny i wielozadaniowy. W sam raz dla wojskowych. Kolejny program. Program Future Attack Reconnaissance Aircraft został zainicjowany przez Armię Stanów Zjednoczonych w 2018 roku w celu opracowania następcy śmigłowca zwiadowczego Bell OH-58 Kiowa w ramach programu Future Vertical Lift. Samolot rozpoznawczy Future Attack Reconnaissance znajduje się w późniejszym harmonogramie niż zamiennik Black Hawk. Jednak tutaj również konkurują ze sobą Sikorski i Bell. Sikorski stwierdził, że kandydat na projekt FARA będzie zawierał złożone, współosiowe wirniki i konstrukcję śmigła popychacza. Ich kandydat nosi nazwę Rider X. Z kolei Bell ogłosił 360 Invictus jako swojego kandydata do projektu FARA. Jest to skrzydlaty śmigłowiec z pojedynczym wirnikiem i śmigłem ogonowym z kanałem. Proponowane samoloty FARA muszą zintegrować sprzęt dostarczany przez rząd, broń i silnik, z celem w zakresie przystępności cenowej i powinny spełniać pożądane cele dotyczące zasięgu, wytrzymałości i ładowności. Zwycięzcy zastąpią helikoptery, które pomogły zdefiniować postwietnamską armię. Śmigłowce przez 40 lat walczyły w strefach poza walkami, aby dostarczać i wydobywać wojska i zaopatrzenie lub ewakuować ofiary. Wybór projektu do produkcji przewidziany jest na 2028 rok, ale może nastąpić wcześniej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do usłyszenia już niebawem. Cześć!